pozór. Pierwsze święto... Lilijka w ogródku zakwita. Panna Maria Jezusa wita. Witam Cię, Panie, na ranne śniadanie. Będzie rybka z miodem, nie pomrzemy głodem. Pan Jezus maluśki pogubił pieluszki, a ja te pieluszki rozniosę i o kolędę proszę. A witajże, Jezusie, damy Tobie kożuszek. Ciepluteńko Ci będzie, gdy zagramy w kolędzie. Kochani, w tym roku chcielibyśmy życzyć Wam przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. I choć ten czas nie do końca będzie wyglądał tak, jakbyśmy tego pragnęli, to niezmiennie życzymy też wielu miłych chwil, na przykład w towarzystwie książek. Trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt. Dla nas wszystkich to był wyjątkowo trudny rok, tym bardziej więc z okazji nadchodzących świąt i sobie i Wam życzę już tylko dobrych wiadomości. A korzystając z okazji w swoim i w Waszym imieniu mówię dziękuję wszystkim tym, którzy narażając własne zdrowie dbali o nasze. Wspaniałych świąt i wspaniałego Nowego Roku. Kochani, wy wiecie, że my z Ulą uwielbiamy rano wstawać, ale z okazji tegorocznych świąt życzymy Wam odpoczynku i wytchnienia. Życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności i do zobaczenia w 2021 roku. Wesołych świąt!
Potwierdzamy. Święta się odbędą. Kevin stosuje się do zaleceń i święta spędzi w domu. Przyjmie też dozwoloną ilość gości i sprawi im bardzo ciepłe przyjęcie. Poddajecie się? Czy macie ochotę na więcej? Komedia familijna, którą pokochali widzowie na całym świecie. Kevin sam w domu. Dzisiaj o 20. Dzisiaj w Polsacie. O 25 widowiskowa produkcja Marvela Iron Man 3. Czas na podróż w poszukiwaniu zemsty. O 22.55 Point Break na fali. Agent FBI na tropie zorganizowanej grupy dokonującej napadów na korporacje. Jutro o 20.00 Opolska Noc Kabaretowa. Uśmiech z Opola. Na scenie elita polskiego kabaretu. W pierwszy dzień świąt w Polsacie. O 12.05 Święty Mikołaj z 34. ulicy. Dzięki niemu spełniają się najskrytsze marzenia. Dom, braciszka i tatę. To chcę dostać na gwiazdkę. O 14.35 Patrick Swayze i Jennifer Grey w kultowym filmie Dirty Dancing. Boję się, że wyjdę z tego pokoju i już nigdy nie poczuję się tak dobrze jak przy tobie. O 20.00 premierowa baśń Disneya Dziadek do orzechów i cztery królestwa. Nasi szpiedzy donoszą, że matka Cyrkonia zbroi się na wojnę. Czas uratować królestwa. O 22.10 duża porcja rozrywki i dobrego humoru w komedii Co wiecie o swoich dziadkach? Koniec ze świętami w rozjazdach. Tym razem spędzimy je wszyscy razem. Pierwszy dzień świąt z Polsatem. Ten Adwent jest naprawdę niesamowity pod względem niespodziankowym. Uwielbiam. Otwieranie. Niespodzianki? Tak. Kalendarz adwentowy tak. Z czekoladkami, czy taki jak... Świąteczny odcinek ze specjalnymi gośćmi. Dzisiaj będziecie walczyć dla podopiecznych fundacji TVN Jesteś Sam. O, tylko roboty. Szybko. LEGO Masters. Dziś o 20.05 w TVN. Jutro w programie Uwaga. Już jutro wielki finał akcji pomocy Fundacji Nie Jesteś Sam TVN-u i Uwagi. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Program zacznie się o 19.45. Bądźcie z nami, razem pomóżmy potrzebującym dzieciom. Uwaga, jutro o 19.45 w TVN. Przeciwnika. Król Skorpion. Dziś o 20.00 w siódemce. Świąteczne kolędowanie z gwiazdami. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Kolędy z Białegostoku. Dziś o 16.00 w TVN24.
Drugi dzień świąt w TVN24. O 12.10 drugie śniadanie mistrzów. O 15.30 ranking Mazura. O 16.00 koncert kolęd z Białego Stoku. O 17.30 Ewa Ewart poleca. Ekologiczna rewolucja. W tych trudnych czasach bardziej niż zwykle potrzebujemy mocnych kotwic, wiary, nadziei i miłości. Wiary w to, że przetrwamy i że to się skończy. Nadziei, że szybciej niż się tego spodziewamy. No a miłość zawsze jest najważniejsza. Jak się wszyscy postaramy, to mogą być najpiękniejsze święta świata. Bądźmy dla siebie życzliwi. Dbajmy o siebie. Pozostańmy w zdrowiu i w miłości. Wesołych świąt. Miniony rok nauczył nas, że wiele oczywistych do tej pory rzeczy oczywistymi nie są. Uwierzmy więc w to, że nadchodzący rok może przynieść zmiany. Zmiany na lepsze. To będzie wyjątkowa opowieść wigilijna. Bądźmy silni, nie myślmy o polityce, nie dzielmy się, tylko łączmy się w tym roku jeszcze bardziej niż w zeszłym. Życzę Państwu, żebyśmy w te święta potrafili mimo wszystko odnaleźć w sobie optymizm, radość, wiarę w przyszłość, ciepło i bliskość. Byśmy uczyli się jeszcze mocniej doceniać obecność naszych bliskich. No i byśmy coraz lepiej to wyrażali. A żeby to był początek lepszego, normalnego życia, takiego jakie znaliśmy wcześniej, nadziei i wytrwałości Państwa życzę. Nie musimy być razem, żeby wciąż być blisko, choć dzielą nas maski, nie dzieli nas wszystko. Wciąż możemy się widzieć i dostrzec z daleka w każdym z nas Boga i w każdym człowieka. Z cichego, pustego, tak nierealnego studia, niestety bez redaktorów, życzymy, by te święta, choć inne niż wszystkie, były wyjątkowe. Wiary, nadziei, spokoju i zdrowia, a resztę zostawmy Gwiazdorowi. Państwu, żebyśmy w te święta potrafili mimo wszystko odnaleźć w sobie optymizm, radość, wiarę w przyszłość, ciepło i bliskość. A żeby to był początek lepszego, normalnego życia, takiego jakie znaliśmy wcześniej. Byśmy uczyli się jeszcze mocniej doceniać obecność naszych bliskich. No i byśmy coraz lepiej to wyrażali. To będzie wyjątkowa opowieść wigilijna. Bądźmy silni, nie dzielmy się, tylko łączmy się w tym roku jeszcze bardziej niż w zeszłym. Wiary w to, że przetrwamy i że to się skończy. Nadziei, że szybciej niż się tego spodziewamy. No a miłość zawsze jest najważniejsza. Bądźmy dla siebie życzliwi. Dbajmy o siebie. Pozostańmy w zdrowiu i w miłości. Jak się wszyscy postaramy, to mogą być najpiękniejsze święta świata. Wierzmy więc w to, że nadchodzący rok może przynieść zmiany. Zmiany na lepsze. Nie musimy być razem, żeby wciąż być blisko, choć dzielą nas maski, nie dzieli nas wszystko. Z cichego, pustego, tak nierealnego studia życzymy, by te święta, choć inne niż wszystkie, były wyjątkowe. Wiary, nadziei, spokoju i zdrowia, a resztę zostawmy Gwiazdorowi. Witam Was, moje kochane aniołki. Ten świąteczny czas, aby każda zmiana była zmianą na lepsze. Bądźcie zawsze sobą. Nie bójcie się wyzwań. Niech świat dowie się, na co Was stać. Cieszcie się obecnością bliskich. Nie tylko przed telewizorem. Niech spełniają się Wasze królewskie sny. A rzeczywistość zaskakuje tylko pozytywnie. Kochani, w imieniu całej rodziny TTV życzę Wam radosnych świąt. Żeby odżywiać się zdrowo, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Jak w sklepie podczas zakupów skontrolować jakość produktów? Jak kupować warzywa czy owoce? W tym programie informacje podajemy naprawdę smacznie. To smakuje jak mięso bez smrodku mięska. To jest fantastyczne. Tyle powinniśmy jeść warzyw miesięcznie. Nowe odcinki Mądrzejemy z Katarzyną Bosacką. Jutro o 18.05 w TTV. Wyzwalenia, która
wyzwań, które przekraczają granice, wszystkie marca. Mogą powstawać. Tej operacji, o której rozmawialiśmy. A teraz trochę, proszę Państwa, będziemy podróżować, między innymi... względem swojej mamy. Nie jesteś czasem zmęczona tym wszystkim? Mam informację o Borysie. Jeżeli cokolwiek by się stało... Słuchaj, jeżeli chcesz go zobaczyć żywego, to lepiej się pospiesz na razie. Policjantki i policjanci. Po 5 odcinków. Dzisiaj od 15. Pozdrowienia od Borysa. W szóstce. Zabawmy się. Najlepsze świąteczne filmy tylko na TV Puls. Daj mi czadę. Po co czekać tak długo na świąteczne komedie? Jak u nas na Pulsie, masz je już w czwartek. Serio? O 20:00 Firmowa Gwiazdka. O 22:05 Zły Mikołaj 2. A o północy... Cicha noc! Największy ponurak. Chuliganeria. Ale w te święta dostanie drugą szansę. Już wkrótce nawiedzą cię trzy widma. Przeżyj niezwykłą podróż, która może odmienić życie. Będę dobry przez cały rok. Nie zapomnę lekcji wigilii przyszłych gali tegorocznych. Wciąż jeszcze żyję! Wielki hit Disneya, opowieść wigilijna. Oczywiście w Wigilię o 18:15 na TV Puls. Jakie masz marzenie na te święta? Wymyślę coś. Ja chcę się bawić! Ja to załatwię. Spełnimy twoje marzenie w te święta. Podoba mi się, jak śpiewa. Zygu, zygu, zygu. Aj, aj. Pokażemy dwie części kultowych hitów. Nie od razu zbudowano Rzym. Asterix i Obelix kontra Cezar. W Wigilię o 20:00. A w pierwszy dzień świąt Asterix i Obelix Misja Kleopatra. TV Puls. Najbardziej świąteczna telewizja w Polsce. Nie od razu zbudowano Rzym.
skandal! Skandal! Nie chcą nam dawać swoich pieniędzy, złodzieje! Największe gwiazdy polskiego kabaretu! Tada! Przeżyj święto najlepszego humoru! Kabaretowa noc pod gwiazdami! Lidzbark Warmiński! To ja to przystępuję szybciutko. Dzisiaj o 21.55. Co ja to panu mam? Przysyla Bilal z Lizbowaś? Na pulsie 2! Gdyby mi się coś stało, włóż mój strój, renifery wiedzą co robić. Gdyby nie wypadek, nie musiałby tak ciężko pracować. Tim Allen w kultowej komedii Disneya. Dla ciebie i całej rodziny. Kocham cię, Mikołaj! Śnięty Mikołaj. Premiera. Jutro 16:00 na Pulsie 2. Czego pragniesz w te święta? W tym roku Mikołaj przyjdzie dużo wcześniej. Wszystkie ręce na pokład. A w ramach prezentów rozdaje świąteczne filmy. Cudownie! Bo w telewizji WP przez cały grudzień codziennie o 20:00 jest Marzenie. Świąteczny film. Tego się nie spodziewałem. Poczuj klimat nadchodzących świąt już teraz. Pokażmy wszystkim, na czym polegają święta. Zawsze chciałem to zrobić. Świąteczne filmy. Przez cały grudzień codziennie o 20:00 w telewizji WP. Córka malarza i baletnicy zrobi wszystko, żeby znaleźć się na szczytach. Tu mogłabyś mieć przyszłość. Już wolę żebrać. Ta dziewczyna to lafirynda, nigdy się nie mylę. To anioł, ma nieprzyjemną naturę. Mam plan. Mamy niewiele czasu. Nie mogę opuścić pańskiej siostry. Wróć jako Lady Crowley. Wyszła za Rowana. Serial Targowisko próżności o 18:55.
Sobotni wieczór w Zoom TV. O 20:00 przypadkowy pocałunek pod jemiołą i wielkie miłosne komplikacje w komedii Czułe Święta. A o 22:00 wybuchowa mieszanka skeczów w przebojowym show Hity polskiego kabaretu. Sobotni wieczór w Zoom TV. Dziś od 20:00. Trzy zdradzane dziewczyny. Dwulicowy palacz. Jeden wspólny wróg. Trzy byłe skutecznie zepsują mu święta. Plan zemsty będzie okrutny. A tortury wyrafinowane. Ale czy wypali do końca? O co tu chodzi? Rewanż. Szalona komedia romantyczna. Świąteczny rewanż. Jutro o 18:05 w Zoom TV. Nazywam się Lena Griski i uczęszczam do najlepszej szkoły baletowej świata. Zima w Kino Polska Muzyka. Rise on the stage.